No to co, nie pokażę dyszki dalej, nie? Jest skrzyneczka. Surowców. Można zapisać grę. O, jak pięknie. Jacob poszedł dalej. Coś w nim jest, ale nie jestem pewna co. To dziwne, ale zarazem pocieszające. Mam wrażenie, że mogę mu powiedzieć wszystko i nic go nie zdenerwuje. Nie sprawia wrażenia osoby, która ocenia innych. Jednocześnie trudno pojąć, co chodzi mu po głowie. Intuicja mówi mi, że jest dobrym człowiekiem. Uratował mi życie. Myślę, że mogę mu zaufać, przynajmniej na razie. Ale nie mogę oprzeć się przeczuciu, że wie więcej niż zdradza. Dobra, mieliśmy się przebrać jeszcze. Czemu to jest do broni? No, będziemy chodzić z tym. No i to by było na tyle, jeśli chodzi o zabawę tutaj. Tak, tutaj widziałem coś takiego jakby... O, właśnie. Aha, desek mam kurwa tu chuja, ja nie zrobiłem strzału. Fuck by to! No nic. Dobra. O kurwa. Nie zauważyłem typów. Dobra, wcześniej go chyba tu nie było. O kurwa. Jeszcze raz. Chodził na czerwone ubrany, moim zdaniem sam sobie jest winien. Zdechło mu się, ale gdzie oni są, kurwa? Dobra, nie widać.
idziemy w przód bliżej. Jakie rara, nawet kurwa poświęciły fikołki. Widzicie, jakie bezportowanie. Dobra, wróćmy do robienia strzał. Punek, strzały. Dobra, tyle mi wystarczy. Idziemy zabijać. Musimy się dostać tam, dobra. Nie strzelaj! Jestem z Jacobem. Kazał nam czekać na ciebie. Ale te gnojki znalazły nas wcześniej. Boże, wszystko w porządku? Przeżyję. Kurwa, jest rad. Przenieść się w bezpieczniejsze miejsce na wypadek, gdyby najeźdźcy wrócili. Za tym mostem jest jaskinia, legowisko wilków. Nie będą tam szukać. Ale sam nie mogę jej zabezpieczyć. Nie w tym stanie. Dobra, jeśli zabijesz wilki, będziemy mieli bezpieczne miejsce, aby przegrupować się. Może nawet znajdę coś do twojego pistoletu. Pomożesz nam? Pewnie. Oczywiście, nie wychylaj się. Niedługo wrócę. Jacob miał rację co do ciebie. Kurwa, ale jest coś, co jest. Wyczyściłaś jaskinię? Jest bezpieczna? Nie, jeszcze nie, ale zrobię to. Za mostem. To jest kurwa jakiś most. Karabinu. Ja pierdolę z pistoleta, znaczy z łuku nie mogę co trafić, potem z pistoleta trochę. I teraz kurwa z karabinu będziemy napierdalać na tych kurwa królików. Wróciłaś, dobrze. Przyda nam się twoja pomoc. To jest udane? W czym tkwi problem? Mam wojowników rozsianych po całej dolinie. Ostatniej nocy dwaj najodważniejsi zostali pojmani. Mam podstawy przypuszczać, że wciąż żyją. Był z nimi trzeci, który uciekł. Mówi, że zabrano ich pod stację kolejową. Zanim uciekł, ujrzał, jak wkładają ich do klatek. Mam w dolinie jeszcze kilkudziesięciu wojowników i muszę zostać tu, aby koordynować ich ataki, ale ty... Widziałem, do czego jesteś zdolny. Dlatego proszę cię o pomoc. Tak. Tak, oczywiście. Dziękuję. Lara. Laska kurwa do wszystkiego. Gotowi zginąć za naszą sprawę. Ale nie dopuszczę do tego. Dobra, tam mam iść. Najpierw wolałbym iść tam. Ma być porządek z tym, co mnie ostatnio ubili. Czemu tu leży trupek? Aha, dobra, sorry, ok. Nie przeszkadzam sobie.
bawić do asesyna? Możemy, możemy? Mamy towarzystwo! Nie, nie możemy. Już boli! Skąd wysadził od tyłu? Kończymy sprawę. Karabin jest zajebisty. Pojawiam się i znikam. Pojawiam się i znikam. Tam gdzie byłem, trupy zostawiłem. Pojawiam się i znikam. Pojawiam się i znikam. Taka rola najemnika, że pojawia się, zabija i szybko znika. Dobra, idziemy dalej. Weźmy jakieś zadanie tam coś tak ubić. Bo nie chodzi o to, żeby się o to podniósł. Co jest ty za jedna? Żadnej odzieży ochronnej, żadnych zasad bezpieczeństwa pracy. No, faktycznie. Ludzie Jacoba musieli tutaj pracować. Dobra, idziemy przeszukać jaskinię. Że my już tutaj byliśmy, tak parę dni temu. Nie chodziło. Właśnie, od razu muszę Rysia zabijać. Rysiek, nie żyjesz. Nie ma to jak Ryś kontra Kerabin. Mocno uczęszczana.
No i w tym momencie przerwałem odcinek, więc strzeleczka niepokorne rzeczki, zapraszam do kolejnego.